z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała ja pierdolę. Jezus opowiedział uczniom opowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to? Widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku. Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny, nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowanie w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Dzisiaj Jezus nawołuje nas, nawołuje każdego z nas do tego, aby w swoim codziennym życiu nigdy nie próbować uchodzić za najmądrzejszego na świecie. Abyśmy nigdy nie próbowali wywyższać się. Że ja to jestem wszechwiedzący, więc ja ci powiem to i owo, co ja wiem. Bo wiem, że ja wszystko wiem. Nasze życie jest darem boskim. Zgodnie z naszą wiarą. I dlatego ważne jest, aby to życie doceniać w ten sposób, że jest nad nami zawsze ten ktoś mądrzejszy. Bóg. On jest jedyną istotą, która zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Dlatego żadne z nas nie może uważać się za wszechwiedzącego. Nie można próbować poniżać kogoś, kiedy sami o sobie nie znamy całej prawdy. I w związku z tym, że nie znamy o sobie całej prawdy, w związku z tym nie znamy swojej duszy. Każdy z nas rodzi się jako człowiek grzeszny. Nie bez powodu. Powszechnie mówi się, że ta grzeszność wynika z grzechu pierworodnego. Natomiast w rzeczywistości bardziej chodzi o podatność duszy na zetknięcie się ze złem. Przecież droga grzechu jest każdemu z nas znana. Każdy z nas kiedykolwiek popełnił grzech. Więc tak naprawdę każda dusza została skalona grzechem. O, tak to się mówi, skalona grzechem. Każdy z nas w swoim życiu popełnia złe uczynki. I na to nie ma lekarstwa. Dlatego, że taka jest istota naszej natury. Nawet zwierzęta popełniają grzechy. Przecież. Przecież zwierzę, upolując swoją ofiarę, z jednej strony czyni dobro, bo zaspokaja sobie głód, ale czyni też zło, bo zabija inne stworzenie pochodzące z rąk Bożych, prawda? Więc, moi drodzy, każdy na swój sposób popełnia grzechy. Jedni
umyślnie, drudzy niechcący. Istotą jest to, że każdy z nas ma w swojej duszy grzechy. I choćbyśmy twierdzili, że ich nie mamy, i tak zawsze będą w nas siedzieć, bo jeżeli powiemy, że nie mamy grzechów, to z kolei też popełniamy grzech w postaci takiej, że uważamy siebie za lepszych, bo jesteśmy bez grzechu. I też pojawia się grzech, moi drodzy, bo wymądrzamy się, próbujemy się wywyższyć. A kwestią w naszym życiu jest to, aby owszem, dzielić się wiedzą z innymi, ale nie robić to w sposób taki, że ja jestem lepszy, a wy jesteście dno. Najlepszy przykład tego jest w grupie hejterów, którzy za wszelką cenę próbują człowieka poniżyć, sprowadzić według nich na ziemię. W rzeczywistości jedyne, co im się udaje przez to osiągnąć, to zaprezentować sobą prawdziwy egoizm. Egoizm polegający na tym, że ja pierdolę. Stają się obojętni wobec uczuć drugiej osoby. Interesuje ich tylko i wyłącznie obrażanie się wzajemnie. Okazywanie zawiści. I takie są niestety przejawy tej naszej szarości świata. I niezwykle ważne jest, aby potrafić odnaleźć swoje miejsce bez potrzeby próbowania bycia lepszym. Można być lepszym, ale zachowując skromność wobec swojej wartości. Dlatego ważne jest, aby w całym swoim życiu nigdy nie zapomnieć, jak ważne jest zastosowanie zasady równości. Wszyscy jesteśmy ludźmi, w związku z tym każdy z nas ma taką samą naturę w postaci podatności na grzech.